Siema, siema, witamy wszystkich niezwykle serdecznie, no gdzie, no w serii Opłaca się, czy tak? Oczywiście, że nie, ponieważ jest to seria Opłaca się, ale bez znaku zapytania, ponieważ ta oferta się niesamowicie opłaca, proszę Państwa. Dwa OP czołgi wreszcie weszły do sprzedaży. Project 146, który nie wiadomo ile w sprzedaży nie był, oraz Karen Arvon Action X, który pamiętam jeszcze jak był do gry dodawany. W sumie Project również. Generalnie, co to są za czołgi? Na pewno wiecie, ale jakby ktoś nie wiedział, to generalnie Karen Arvon Action X to jest maszyna, która zadaje tylko 190 damage na strzałce, jak na HTK jest w ogóle nienormalne. Aczkolwiek nawalamy potwornie szybko, mamy praktycznie nieprzebijalną wieżę, chociaż garnek mamy, to fakt. No mamy dolną płytę, wiadomo, kadłub nie jest jakiś bardzo dobrze opancerzony, ale mamy naprawdę fajne opuszczenie armaty i jeśli będziemy grać na tą wieżę, to absolutnie możemy zapomnieć o tym, że będą nas przebijać i tak dalej. Z kolei, jeśli chodzi o Project, to tutaj to jest bardzo fajny mobilny med z bardzo fajnym, jak najbardziej, działem. Włoski magazynek 90 mm. Zresztą, patrzcie, 3 300 000 kredytów jest warty właśnie taki Projecto, a 3 900 000 jest wart Karen Arvon Action X, więc to są naprawdę dobre czołgi. Zresztą, patrzcie, no, Projecto ma 8,5 tysiąca złota. Karen Arvon Action X, wiadomo, jest takiem, to jest droższe aż 10 tysięcy. No za tyle to można dziewiątkę kupić, a nie ósemkę. Ale jest również oferta, gdzie one są raz, że z wyposażeniem, dwa, że z 5 razy PD. Ten jeszcze Project, znaczy on nie ma legendarnego kamuflażu, ale już jak najbardziej Karen Arvon Action X ma. Oczywiście wyposażenie, jakiś legendarny awatar i tak dalej, to jest za 17,5 tysiąca złota, więc sami widzicie, jak to jest drogie. No generalnie opłaca się.